Dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym spotkaniu w ramach Book Targu, wirtualnych targów książki. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Wleta Krasnowska, dziennikarka specjalizująca się w tematyce sądowo-kryminalnej oraz w sprawach dotyczących praworządności w Polsce. Pani Wleta zajmowała się w swojej pracy dziennikarskiej między innymi sprawą porwania Krzysztofa Olewnika, a także zaginięcia małżeństwa Drzewińskich z Milanówka. I związana jest przede wszystkim z tygodnikiem Polityka. Publikowała także między innymi w Newsweeku, Forbesie i we Wproście. Dzień dobry pani Wioletto. Witam serdecznie, dzień dobry. A dzisiaj gościmy panią przede wszystkim jako autorkę książki Będziesz siedzieć o polskim systemie niesprawiedliwości, wydaną przez wydawnictwo Czarne. I jest to zbiór reportaży o ludziach, którzy odsiadywali bądź wciąż odsiadują wyroki za czyny, których nie popełnili. I zacznę od cytatu, ale nie z pani książki na razie. Rzadko używam wielkich słów, ale to jedna z najbardziej przerażających i przejmujących książek, jakie czytałem w życiu. Reportaże, które są wielkim krzykiem o to, że coś w wymiarze sprawiedliwości musi się zmienić. Reportaże, które udowadniają, że nawet najbardziej praworządny obywatel nie może spać spokojnie. Tak o pani książce napisał Wojciech Chmielarz, autor bestsellerowych kryminałów. I to oddaje również to, co ja czułam podczas czytania pani książki, bo rzeczywiście no, te historie robią niesamowite wrażenie. Na początek chciałam panią zapytać o to, o genezę w zasadzie tej książki. Czy ta książka jest taką naturalną konsekwencją pani pracy dziennikarskiej? Tego, czym się pani właśnie najbardziej interesuje, czy też był jakiś impuls, jakieś wydarzenie, jakaś sprawa, która szczególnie panią poruszyła i to spowodowało, że ta książka powstała? Oczywiście impulsem takim zasadniczym była sprawa Krzysztofa Komendy, Tomasza Komendy, która jakby wstrząsnęła wszystkimi. A ja zaczęłam starać się dociekać, jak to było możliwe tak naprawdę. Krok po kroku spotkałam się z prokuratorem, który jakby wyciągnął Tomasza Komendę z więzienia i to, co on mi powiedział, to, co pokazał, to, co ja potem przeczytałam w sądzie, woła naprawdę o pomstę do nieba. I ja potem rozmawiam z kryminologami, z ludźmi, którzy zajmują się tymi sprawami, oni mówią, ach, Tomasz Komenda nie jest jedyny, jest jeszcze Piotr Mikołajczyk. I zaczynał od jednej historii do drugiej i okazało się, że tego jest cała masa, że to jest ogromny problem. No właśnie, bo pisze pani w książce, że 80% osób, które stają przed sądem, zostaje uznane za winne, tylko 2% jest uniewinnianych. Czy to jest tak, że właśnie przychodząc do sądu, tak, czy będąc oskarżonym, już od razu jesteśmy skazani, jesteśmy na straconej pozycji? Tak to wygląda, że jesteśmy w niezbyt dobrej pozycji, że jest tak, że policja w pogoni za statystyką, presja przełożonych łapie, znajduje naprawdę na podstawie bardzo marnych dowodów czy marnych przesłanek znajduje podejrzanego, prokuratorowi też to pasuje, ma zakończoną sprawę, a sąd, i to jest przerażające po tych rozmowach, które przeprowadziłam na potrzeby tej książki, a sąd uznaje, że jeżeli ktoś już siedzi na ławie oskarżonych, to znaczy coś na niego musi być i to jest po prostu koło błędne. Czy jesteśmy w stanie oszacować, ile procent pośród tych osób właśnie uznanych za winne może odsiadywać wyroki za czyny, których nie popełniło? Czy mamy jakieś takie szacunki? To jest ciemna liczba, dopóki ktoś nie poprosi o pomoc, nie dobije się, a tak naprawdę systemu takiego odwoławczego w Polsce nie ma, poza garstką zapaleńców z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, tak naprawdę człowiek się zderza taki, skazany już ze ścianą, po prostu musi siedzieć, tak jak jeden z moich bohaterów, który mówi, no trudno.
No właśnie, a może opowiedzmy na jakimś konkretnym przykładzie konkretnego bohatera, jak ta sytuacja wygląda, to znaczy co oskarżony, który uważa, że jest niewinny i chce uzyskać pomoc, co on może zrobić, kiedy został skazany? No tak naprawdę, nic. Weźmy przykład najgłośniejszy, Tomasza Komendy. Sama prokuratura, człowiek nie jest w stanie, ani Helsińska Fundacja, nikt u nas poza sądem i prokuraturą zlecić badania DNA, a to jest podstawa, na przykład klinik niewinności w Stanach Zjednoczonych, gdzie okazuje się, że siedzą ludzie niewinni. U nas tego nie ma, to musi zrobić prokuratura. W tym wypadku Komenda miał szczęście, że w tej sprawie wiadomo było, że kilka osób popełniło tą zbrodnię. I tylko dlatego prokuratura się pochyliła jeszcze raz nad tą sprawą. Zbadała wszystkie dowody, które miały być naukowe, DNA, opinia śladów zębów. I to, na to chcę zwrócić uwagę i to jest w mojej książce. Czy wiecie państwo, czy wie pani, że podstawowy dowód, który spowodował, że skazano Komendę na 25 lat więzienia, czyli ślad zębów, którzy biegli wskazali, że jest jego, został przeprowadzony, oni się teraz dopiero przyznali prokuraturze, że został wskazany na podstawie ich wzrokowej oceny. Znaczy oni popatrzyli na odcisk zęby, kurka, chyba pasuje. I to niestety... Przerażające. Naprawdę. Pani Wioleto, jeszcze chciałam dopytać o Komendę, bo pani mówi, że no właśnie, że pisze pani coś takiego, że wbrew pozorom historia Komendy jest dość typowa, bo nam się wydaje, że sprawa Tomasza Komendy to jest sprawa wyjątkowa, że po prostu tutaj były jakieś zbiegi okoliczności, jakieś błędy się nałożyły, no ale tak się tak naprawdę no nie może zdarzyć, po prostu nam się to nie mieści w głowie. Natomiast właśnie pani pisze, że to jest sprawa dość typowa i że do tej piekielnej otchłani wymiaru sprawiedliwości może wpaść właściwie każdy z nas. Czy tak jest naprawdę? Po prostu jak to jest możliwe w państwie, które jest, wydaje nam się, praworządne, w państwie, w którym każdy ma prawo do uczciwego procesu i do domniemania niewinności? Z domniemaniem niewinności właśnie dlatego u nas jest duży problem, na co zwracają uwagę również prawnicy. Tak jak już mówiłam, jak ktoś już znajdzie się na ławie oskarżonych, być może coś może być. Ja bym tak, opisuję kilka spraw, które jakby sprowadzają się do tego, że poszedł siedzieć człowiek albo niewinny, uniewinniony, bo to też system uniewinnia. Ten sam system, który skazywał, czasami jest zmuszony do tego, żeby uniewinnić. I tak, mamy sprawę, którą opisuję, zabójstwa, gdzie jedynym dowodem przeciwko, na podstawie którym został oskarżony, a potem skazany człowiek, są zeznania świadka incognito, który okazał się sprawcą tak naprawdę, czy współdziałającym ze sprawcą. I on obciążał Bogu ducha winnego człowieka. Mam historię studenta, który był tylko w pobliżu zabójstwa, pobicia ze skutkiem śmiertelnym. I on opowiada tak, dzwonią policjanci, że chcą go przesłuchać. Myślę, jako świadka. Nie pomyślałem, żeby wziąć adwokata, żeby zabezpieczyć swoje prawa, przecież jestem niewinny. No i pojechałem i spędził chyba 3 lata w więzieniu, oczywiście uniewinniony. I jedna sprawa, druga, i za nie tego wszystkiego okazuje się, że to się ciągle powtarza, że jest chłopak, który ma 62 IQ, czyli umysł 11-latka. I na miejscu zbrodni, o którą został oskarżony, za którą został skazany, Piotr Mikołajczyk siedzi. Jakby nikt nie widzi nic niewłaściwego, nie ma tego powiedzenia, sprawdzam. Tak jak w przypadku Komendy. Prokuraturze się chciało. A
A inne sprawy są po prostu zamknięte. Jest sprawca. Chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Statystyki policyjne. Wie pani, ile było zabójstw w ubiegłym roku w ogóle w Polsce, a ile było procent wykrycia? Ciekawa jestem, ile było procent wykrycia, pani zdaniem? No pewnie, żeby tak, około 80% pewnie, żeby sobie tak podwyższyć. 90, ile? 97,7. Prawie 100% są województwa, w których jest 100% wykrycia. I to powinien naprawdę nam dzwony alarmowe bić. No właśnie. A jak pani myśli, to znaczy, co pani sądzi na ten temat? Czy to jest wina systemu źle działającego? Czy tak jak jeden z pani bohaterów mówi, że system tworzą ludzie i to jest zawsze jednak błąd ludzki, to za każdą decyzją błędną stoi jednak jakiś człowiek? I to jest w zasadzie w punkt, bo jakby na całym świecie zdarzają się niewinnie skazani. Natomiast jest sprawa, na ile potrafimy, na ile ten system składający się z ludzi potrafi przyznać się do błędu. Właśnie powiedzieć, sprawdzam, albo nawet nie wiem, ukarać kogoś. Nikt z tych wszystkich spraw, żaden z prokuratorów, który oskarżał człowieka niewinnego, uniewinnionego, nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Ci ludzie awansują, nic się nie dzieje. Sprawa Tomasza Komendy. Ja przepraszam, że do tego wracam, ale to jest taki papierek lakmusowy, bo to była głośna sprawa. Prokurator powiedział, zrobimy śledztwo, wszyscy zostaną ukarani. I co? Mamy 2 lata. I nie mamy żadnych podejrzanych, nikt nie usłyszał żadnych zarzutów, po prostu nie wiem, to jest sprawa, system mówi, och, nic się nie stało, albo takie wypadki się zdarzają. Otóż musi być jakaś instancja naprawdę ze strony państwa, która zechce się nad tym pochylać z urzędu. Rzecznik Praw Obywatelskich mówił o powołaniu komisji do spraw niewinności, jak w innych krajach to jest. Zero reakcji. Wszyscy się zgadzamy na to, że może tak być, że przechodzimy nad tym do porządku dziennego. A czy te osoby, które już wyszły na wolność, które odsiedziały wyroki niesłusznie, czy one mają jakieś prawo do zaskarżenia tych osób, nie wiem, w procesach cywilnych na przykład, albo do żądania odszkodowania? Tomasz Komenda o to odszkodowanie się starał. No właśnie, jak to wygląda? Czy one mogą same jakoś dochodzić sprawiedliwości? Tak, muszą same z wynajmowaniem adwokatów, w obecności prokuratorów, którzy mówią, ależ to jest za dużo, ależ nic takiego się nie stało, że siedział pan 3 lata, oj tam, sławne, że mało. To się troszeczkę poprawia, sądy zaczynają na to trochę inaczej patrzeć. Są wyższe wyroki, ale to trzeba naprawdę wyrwać i wyrywać. Natomiast nie słyszałam, żeby ktoś sądów, czy sędziów, prokuratorów, policjantów podawał do sądu. Chyba nie ma w ogóle nawet takiej procedury. Może ja próbowałam dostać się i rozmawiać z jednym z prokuratorów, który właśnie oskarżył niewinnego w skandalicznej sprawie. Adwokaci nazywają to nawet zbrodnią wymiaru sprawiedliwości i oni nie mają sobie nic do zarzucenia. To jest tak, policja mówi, weryfikuje to prokuratura, prokurator mówi, weryfikuje to sąd. Tak naprawdę nikt nie ponosi odpowiedzialności. To jest dramatyzm tej historii i wszyscy udają, że nic się nie dzieje. Proszę mi powiedzieć, czy trudno było pani namówić bohaterów do rozmowy, bo wyobrażam sobie, że po tych kilkunastu czasami latach, czy po kilku latach więzienia można stracić zaufanie do wszystkich, no i nie chcieć wracać do tego, co się w tym więzieniu przeżyło. Czy, no właśnie, czy pani bohaterowie chętnie się umawiali z panią na rozmowę? Czy byli gotowi rozmawiać, otwarci? Bardzo nie. Ja tutaj byłam zaskoczona, ale z czasem
jak wgryzłam się w temat, zrozumiałam dlaczego. To są naprawdę tak potworne przeżycia ludzi, którzy nagle bez dania racji. I to jest jakby najstraszniejsze, bo jak ktoś popełnił jakiś czyn, mówi, no trudno, źle zrobiłem, zapłacę, ale ludzie niewinni, to jest jakby dramat. Trafiają jakby na samo dno, trafiają nagle do więzienia i oni chcą o tym zapomnieć. Jedna osoba w ogóle nie odpowiedziała na kontakt. Drugiego musiałam bardzo mocno przekonywać, żeby zechciał opowiedzieć, i to właśnie po to, że ta ich relacja jest najprawdziwsza. On wie, co przeżył, co widział, jak się czuł i kto mu zrobił krzywdę. Natomiast bohater mój ostatniego reportażu, który siedzi, który w zasadzie chyba już nie ma żadnej właśnie nadziei. On jakby się zgodził, ale bez entuzjazmu mówi, no stało się, no siedzę kilkanaście lat, ale ja tu nie jestem jedyny w takiej sytuacji, mówi na pociechę. Boże, to jest... na samym końcu. Przepraszam, to jest tak dramatyczna historia, bo to jest chłopak chyba 17-letni, jako 17-latek został, prawda? I teraz nawet Archiwum X się zainteresowało jego sprawą, ale nic nie można zrobić, ponieważ nie ma już dowodów. I to nawet polskie Archiwum X nie jest w stanie. To jest przerażające. Ja panią niestety Violettę przestałam słyszeć. Pani Violetto, przestałam panią słyszeć, może coś zadziała. Halo, halo? Halo? Halo, nasz hoście? Proszę pani Violetto sprawdzić może podłączenie słuchawek, ale pani Violetta mnie słyszy, natomiast ja pani Violetty nie słyszę. Tak mi się wydaje, że to jest problem. Pani Violetto, mam informację od naszego hosta, żeby odłączyła pani słuchawki i jeszcze raz je włączyła. Tak mi się wydaje, że to o to chodzi. Aha, pani Violetto, ma pani wyłączony głos, widzę już teraz, ma pani wyłączony mikrofon w swoim u siebie. Teraz w ogóle zatrzymał mi się obraz pani Violetty, także coś nam się zacięło. Czy pani Violetta wróciła? Wciąż ma pani Violetto wyłączony mikrofon. Czyli musi pani tutaj sobie odkliknąć w lewym... O, już, pani Violetto, wróciliśmy. Tak, miała pani wyłączony... Nacisnęła chyba pani mikrofon. Słyszy pani? Halo? Nie może... Jest. Słyszę panią, a ja pani mnie słyszy? Tak, już teraz słyszę. Pani mnie słyszy? Tak. Dobra. Zaczęłyśmy rozmawiać na temat tego ostatniego pani bohatera z ostatniego rozdziału, czyli 17-lat człowieka, który w wieku 17 lat trafił do więzienia. I mówiłam o tym, że to jest strasznie dramatyczna sytuacja i tragiczna, ponieważ ten człowiek już nie ma chyba żadnych szans na to, żeby wyjść, bo nawet Archiwum X się polskie zainteresowało jego sprawą, ale nie może nic zrobić, ponieważ nie ma, wszystkie dowody zostały właściwie zniszczone w tej sprawie. W zasadzie można powiedzieć, że ma... Słyszy mnie pani? Tak, słyszę. Teraz? W zasadzie można powiedzieć, że ma niefart, że w tej sprawie nie było innych sprawców, bo zniszczono wszystkie dowody. Jest skazany, prawomocnie skazany, jakiś czas leżą w magazynie, potem się je niszczy. Dlatego komenda miał szczęście, że te dowody były, ponieważ potencjalnie szukano innych sprawców. To jest dramat. Nie ma żadnej możliwości. Jeden z pani rozdziałów jest zatytułowany Komenda i tak miał duże szczęście. I ten tytuł w kontekście tego, co Komenda przeżył przez te 18 lat, brzmi po prostu strasznie, jak jakiś ponury żart. Ale to jest rzeczywiście prawda, bo inni skazani takiego szczęścia nie mają, no, tak jak pani mówi. Tak, tak. A ile takich historii i no mówię, prawie 100% procentowa wykrywalność
zabójstw może budzić wątpliwości, że takich spraw jest dużo więcej. Nie ma żadnego ruchu, żadnej możliwości. Jeszcze chciałabym porozmawiać chwilę, bo już o tym Pani wspomniała, o Klinice Prawa Niewinność Chalicznickiej Fundacji Praw Człowieka, która jest właściwie ostatnią deską ratunku dla tych niewinnie skazanych. Czym się ta instytucja tak dokładniej zajmuje i w jaki sposób może tym ludziom pomóc? I to jest z jednej strony pociecha, a z drugiej strony to jest przerażające, że tak naprawdę jakby wolność, sprawiedliwość dla tych ludzi leży, dla niewinnie skazanych, leży w rękach garstki ludzi, społeczników, zapaleńców, prawników, którym się chce studiować, analizować akta, pisać pisma do sądu. Jako przyjaciel sądu jest taka możliwość. Oni uczestniczą w sprawach, jeżdżą na procesy, obserwują, piszą raporty, ale tak naprawdę to jest kropla w morzu potrzeb. Nie tak powinien ten system działać. Do tej kliniki pewnie codziennie wpływa bardzo dużo wniosków. Jak pracownicy, wolontariusze właśnie pracujący w tej fundacji, jak oni decydują, którym osobom pomóc? To znaczy jak rozpoznać tę osobę rzeczywiście niewinną i odsiać ją od tych osób, które no, na pewno próbują coś wymusić albo oszukać, bo oczywiście no, mówi się, że tak, że więzienia są niewinnymi. Jest sprawa, jak ja rozmawiałam z nimi, wszyscy powtarzają, że jakby prawda leży w aktach, w dokładnym studiowaniu akt, że w sprawie, której jest mało dowodów albo opiera się tylko na jakimś zeznaniu, to są jakby takie elementy jakby budzące alarm czy zainteresowanie. Bo tam, gdzie jest dużo, ja też jako dziennikarz wcześniej też dostawałam takie listy i też sprawdzałam i okazywało się, że jednak ta wina jest. No, wiadomo, że każdy walczy. Natomiast mało dowodów, zeznanie albo nawet samo przyznanie się, to już powinno budzić podejrzenia i budzi podejrzenia. To są znakomici fachowcy. Maria Eichardt Dubois, pan Maciej Wolny i jakby mają doświadczenie i rzeczywiście angażują się ogromnie w tą sprawę. Z sprzymierzeńcami tych osób, które odsiadują te niesłuszne wyroki, jest również ich rodzina. To jest, kiedy czytałam Pani książkę, to myślałam sobie, że to są prawdziwi po prostu bohaterowie, którzy stoją za swoimi bliskimi murem i walczą o tych bliskich do końca. Może powiedzmy właśnie, jaka jest rola rodzin w sytuacji tych osób, w historii tych osób. To oczywiście, tak jak mówią pracownicy z Kliniki Prawa Niewinnej, że tak naprawdę przecież impulsem pierwszym najczęściej jest tak, że walczy rodzina, która przychodzi do fundacji, do Rzecznika Praw Obywatelskich również, która jakby stara się walczyć o i wierzy w niewinność, natomiast no na podstawie akt to jest głównie, to nie jest tak, że fundacja zajmuje się, bo ktoś bardzo, bardzo chce albo pisze, nie, oni to znakomicie weryfikują. Ale w kilku przypadkach pisała Pani, że ojcowie czy w ogóle rodziny podejmują własne śledztwa. Tak. To w przypadku studenta to wielkie zaangażowanie. Wszyscy to podkreślają. Ojca, który, ale to właśnie, wynajął adwokatów, sam analizował te akta i jakby on spowodował, wszyscy tutaj wielki szacunek dla ojca, bo on tak naprawdę, oni wszyscy twierdzą, wyciągnął syna z więzienia. Zresztą sam chłopak mówi, że gdyby nie pieniądze, bo to jest sprawa wynajęcia adwokatów, to siedziałby do dziś, znaczy cały wyrok dostał 8 lat
za rzecz, której nie popełnił, 8 lat więzienia, przesiedział 3. I to tylko rzeczywiście mówi, zawdzięcza ojcu i finansom rodziny. To, że wiedzieli jak, byli obyci, te inteligentni ludzie sięgnęli po adwokatów. Ja chciałam tylko tak powiedzieć jakby od siebie, że po zapoznaniu się z tymi wszystkimi historiami, po pogłębieniu tematu, ja poprosiłam swoich bliskich, żeby mieli wbity w telefon numer do adwokata, nie w sensie jakiejś umowy, ale żeby wiedzieli, że jest dobry w momencie, gdy coś się zdarzy. Naprawdę potrzebna jest, niestety, w takiej sytuacji, jak łatwo można wpaść w dół, potrzebna jest szybka pomoc adwokata, naprawdę. No właśnie, to jest dobra rada dla nas wszystkich, bo rzeczywiście, tak jak pani pisze, wystarczy być w nieodpowiednim miejscu, nieodpowiednim czasie i wystarczy donos jakiegoś nieżyczliwego sąsiada czy człowieka, który zwróci uwagę na naszą osobę policji. No i idziesz siedzieć. A pani, tak. A pani profesor Ewa Gruza, kryminolog z Uniwersytetu Warszawskiego, która jakby pierwsza mnie zaskoczyła, bo rozmawiałam przy okazji komendy, ona się zajmuje sprawami niewinnie skazanych, która powiedziała, ja wiem, że Piotr Mikołajczyk, że komenda po pierwsze nie jest jedyny, że Piotr Mikołajczyk jest niewinny. W sytuacji, gdy człowiek siedzi, nie jest ułaskawiony, czy uniewinniony, czy raczej uniewinniony, to takie zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Włączę i wyłączę mikrofon. Czy teraz mnie słychać? A mnie? Przepraszam, za to. Ja słyszę, tak, teraz ja słyszę. Dobrze, widzimy się i słyszymy. Joanna, tak. I pani profesor, mogę mówić dalej? Tak, oczywiście. I pani profesor Gruza, jak już potem spytałam ją o ten problem niewinnie skazanych, spytałam, czy ja na przykład mogłabym znaleźć się w takiej sytuacji. I ona powiedziała, że jeśli znalazłabym się w miejscu, w którym jestem tak zwaną osobą z zewnątrz, nie wiem, wakacje, wioska, mała miejscowość wypoczynkowa, nie miałabym żadnego mocnego alibi, ludzie by mnie nie widzieli, to istnieje jakby duże prawdopodobieństwo, że jako ta osoba z zewnątrz łatwiej wpadłabym w kłopoty i wpadłabym pod oko policjantów, bo przecież miejscowi nie mogą popełniać zbrodni. Zawsze musi być ktoś z zewnątrz. Tak było w przypadku Piotra Mikołajczyka na przykład. No to jest bardzo ciekawy wątek w ogóle pani książki. To, że wszystkie te zbrodnie zdarzyły się właśnie w małych miejscowościach, w małych ośrodkach i to w jaki sposób właśnie ten fakt wpłynął na dalsze śledztwo, na wytypowanie podejrzanych, prawda? No właśnie. To rzeczywiście robi wrażenie, albo też w miejscu, gdzie, czy w otoczeniu, gdzie wiadomo, że jest jakiś taki element, tak jak przy zbrodni, przy palisadowej, czy na przykład właśnie komenda, który wyglądał na takiego troszeczkę właśnie niegromotnego, zahukanego, mającego jakieś problemy, którego łatwo było jakby postawić w takiej sytuacji. No i nie potrafił walczyć. Michał, tak, to samo. Właśnie. Chciałam panią zapytać, czy pani zdaniem te osoby, które wyjdą na wolność po tych dramatycznych przeżyciach, mają szansę na powrót do normalności? Czy ta trauma zostanie z nimi do końca życia? Oni, tak jak rozmawiałam z tą osobą,
która wyszła, naprawdę chcą zapomnieć, ale to jest na całe życie. To jest złamanie człowiekowi całego życia i ani to odszkodowanie nic nie zmieni. Jeden z bohaterów mówi tak, to, że komenda jest na wolności, to nie znaczy, że nie siedział, nie spędził połowę życia w więzieniu i nie przeżył tego, co przeżył. Jeden był z bohaterów był podpalany. To są naprawdę traumatyczne przeżycia. I on mówi, co, i mamy nagle tak zapomnieć i powiedzieć, no fajnie, człowiek jest na wolności. To nie tak. No jeden z pani bohaterów, właśnie ten, o którym pani mówi, wydaje mi się student, powiedział, że od wyjścia z więzienia prowadzi pamiętnik, w którym zapisuje codziennie, co dokładnie robił po kolei, że gdyby mu się zdarzyła taka sytuacja, że policja go znowu zatrzymuje, żeby wiedział dokładnie gdzie i o której godzinie był. To jest straszne. Kto z kim wczepia wizytówki ludzi, z którymi się spotykał. I to nie jest jednostkowy przypadek z tego, co rozmawiałam z ludźmi, którzy zajmują się i zajmowali się, choć jeździli na procesy niewinnie skazanych, że no, to jest dowód właśnie traumy, którą przeżyli. I on mówi tak, to nieważne, to nie o to chodzi, że policja pyta tak ogólnie, nie, dokładnie, 18:30, gdzie byłeś 3 miesiące temu. I mówi, i trzeba. Mówi, jak był w areszcie i musiał się, znaczy został zwolniony z aresztu i musiał się meldować na policji, to się cieszył, bo to będzie dowód, że w tej godzinie był na policji. To jest dramat. To jest bardzo w ogóle ciekawa postać, ten bohater, ponieważ wydawałoby się, że po takich przeżyciach utraci wiarę w ogóle w wymiar sprawiedliwości, a on chodził na protesty w obronie wolnych sądów, prawda? Zaskoczył mnie tym bardzo, bo sam się do tego przyznał. W życiu bym nie pomyślała i nawet go nie spytała o to, po tym, co przeżył, jak opowiadał o tym, że ten sędzia o obiektywizmie nie ma mowy, że on go jakby skazał już na wstępie, na pierwszej rozmowie i robił wszystko i przesłuchiwał tak, żeby jego skazać. I on mówi, że tak, że chodził, ponieważ ma świadomość, to jest bardzo inteligentny człowiek, ma świadomość, że jak był skazywany, to zawsze liczył na to, że ten sąd apelacyjny, sąd wyższy jakby przywróci właściwą miarę. Powie to tak, a to nie. I rzeczywiście tak było. Sądy wyższej instancji w jednym przypadku uniewinniły, drugi zleciły z powrotem do zbadania, bo nie zrobiono jakichś czynności, nie przesłuchano ważnych ludzi na procesie, a ten sąd rejonowy znowu mu walił wyrok. I mówi, i teraz jak ten cały tort, on to tak pisuje, że to jest tort, na dole to takie spalone zwykle, na górze ta wisienka i że ten tort został wywalony, jakby przewrócony. To jest to, że ci sędziowie, zmiany kadrowe to spowodowały. I na górze zostało, mówi, to spalone. I teraz już jakby mówi, no nie ma ratunku. Oby nie, o to walczył, żeby to przywrócić, tą równowagę. A teraz te awanse zupełnie przypadkowe, mało doświadczonych sędziów, którzy nagle dostają jakby wysokie stanowiska, nie służy dobrze wymiarowi sprawiedliwości, jego zdaniem. Mówiłyśmy o emocjach. Halo, znowu się... Oj, coś dzisiaj technika nam nie sprzyja w naszej rozmowie. Mam nadzieję, że znowu szybciutko wrócimy razem na antenę, bo jeszcze kilka kwestii chciałabym z panią Violettą poruszyć. No tak. Dobrze, to ja przypomnę państwu, że rozmawiamy dzisiaj o książce pani Violetty Krasnowskiej. Będziesz siedzieć. Jest pani Violetta. Jest, coś nam dzisiaj zrywa. Ale walczymy, tak jak życzymy, żeby wszyscy niewinni skazani.
Pani Wioletto, ja chciałam Panią zapytać, bo rozmawiałyśmy o emocjach tych niewinnie skazanych. Ja też trochę powiedziałam o swoich emocjach podczas czytania tej książki, a teraz chciałabym zapytać o Pani emocje, których Pani nie kryje w zasadzie w książce, bo ujawnia, czasami komentuje Pani pewne wyroki, jest tam sporo wykrzykników, więc chciałam Panią zapytać właśnie, jakie emocje Pani towarzyszyły podczas pisania tej książki, zapoznawania się z tymi historiami? Opierałam się, studiowałam, żeby pokazać, jak to działa, żeby pokazać te prawdziwe bebechy wymiaru sprawiedliwości, oparłam się na aktach, na wyrokach, na zdaniach z tych wyroków. I widziałam tam po prostu takie nieprawdopodobne rzeczy, tak nieprawdziwe, tak kłamliwe, tak zaprzeczające całemu postępowaniu, zeznaniom, że rzeczywiście klełam, nie mogłam tego pisać, ale to się wydawało zupełnie nieprawdopodobne. Podam jeden przykład, który mną po prostu wstrząsnął w momencie jakby studiowania tego. To może być ciężkie w ogóle czytanie potem w książce tych akt, ale to jest potrzebne, żeby pokazać, jakie to jest przerażające. W momencie, gdy jedyny dowód, niedowód, potencjalne narzędzie zbrodni miał być kastet w jednym tak. przypadku. Żadnych śladów, żadnych, nic pomijając, że czasy się nie zgadzały, ale żadnych śladów. I co pisze sędzia? Uzasadniając skazanie, że na pewno nałożył na ten kastet rękawiczkę, żeby nie zostawić śladów. Znaczy, żeby nie, i dlatego nie ma tych śladów. Przecież to jest paranoja. Ale te rzeczy są wydane przez sąd, przez sędziego, podpisane. Hej, nic się nie dzieje. No to jest, rzeczywiście kosztowało mnie to dużo, dużo nerwów, ale i strachu. Tak, 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 jak łatwo. Jak łatwo można nagle znaleźć się po drugiej stronie. Tak, za murami. I jeszcze chciałam zapytać, czy Pani sobie wypracowała jakieś mechanizmy obronne, no bo to nie jest pierwsza, to jest Pani pierwsza książka, tak, ale nie pierwsza sprawa taka trudna, przy której Pani pracuje, bo zajmowała się przecież Pani właśnie sprawą Krzysztofa Olewnika na przykład. Czy Pani sobie wypracowała jakieś mechanizmy obronne, żeby po prostu po pracy się uwolnić od tych historii, bo to nie tylko historie ludzi, ale też przecież przegląda Pani akta, przegląda Pani zdjęcia ze zbrodni. Zawsze, kiedy mówimy o bardzo dramatycznych momentach, Pani Wioletta nam znika albo ktoś nam przeszkadza. Tak, tutaj nasz gospodarz usprawiedliwia się, że to nie jest jego wina. Wierzę, Mateuszu, że to nie jest Twoja wina. To być może właśnie jakieś duchy albo halo? Komuś się nie podoba może, że rozmawiamy. Jesteśmy. Czesłówka, bo ja muszę się do tego odnieść. Oczywiście. Ja po prostu uwielbiam. Ja uwielbiam czytać akta. To znajdowanie rzeczy, których ktoś nie dopatrzył, nie zauważył, tropów, to jest po prostu taka quasi-detektywistyczna praca, ona mnie strasznie zajmuje. Przy sprawie porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, ja po prostu cały czas żyłam tą sprawą, te akta leżały po wszystkich stołach, sprzętach, zastanawiałam się kto, co, jak przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas. W sprawie państwa Drzewińskich, ta sprawa cały czas mi siedzi w głowie, co jakiś czas myślę, co się mogło wydarzyć. W związku z tym w tych sprawach tak samo jakby szukałam tropów, które zostały przeoczone, bo proszę zauważyć, w tych sprawach, które zostały uniewinnienia, nikt nie podejmował spraw dalej. Nikt nie szukał prawdziwego sprawcy. Sprawa odfajkowana, dlatego stójmy się. No właśnie, ale wspomniała Pani małżeństwo Drzewińskich, to ja Panią podpytam, bo ta sprawa również powraca, jakby zahacza Panią o nią w książce. Jak Pani myśli, co tam się wydarzyło? Jakie jest Pani zdanie? No zostali zabici, tylko jest kwestia
nie ma żadnych dowodów. Sprawca, który jakby on został skazany nie za zabójstwo, ponieważ nie ma ciał, za tam podżeganie i za jakieś takie próby różne, nie żyje. Oni nie żyją. Zaczęło się wszystko od tego, że list do redakcji napisał do mnie, napisał sąsiad, jeden z mieszkańców Milanówka. Mówił, że dziwna historia, bo nagle zniknęło jedno, żona, a rok później zniknął mąż. Naprawdę nikt się tam tym nie zajmował, ani w prokuraturze, ani w policji. Udało mi się porozmawiać z tym człowiekiem, który potem został skazany za podżeganie. Widać było jakieś takie jego dobre relacje z miejscową policją, miał informacje z prokuratury. To też są nieprawdopodobne historie z małych miasteczek. Zresztą w Milanówku też właśnie do tej pory nie wyjaśniona sprawa tej dziewczyny z pracownicy z pizzerii, o której piszę. A czy zajmując się takimi sprawami, tak po ludzku się pani po prostu nie boi czasami, że coś się stanie, że komuś pani nadepnie na odcisk? Nie, może to brak wyobraźni, a może taka praca, że jakby bać się nie można, szukanie, docieranie do prawdy, to jest cały sens pracy. No właśnie, a teraz podczas tej pandemii, a propos pracy, jak ta pandemia wpływa na pracę dziennikarza i reporterki? To jest coś okropnego. To jest coś okropnego. Ja wreszcie się jakby przemogłam, jakby wracają powoli jednak te spotkania twarzą w twarz. Oczywiście z odległości, ale to była męka rozmawiania przez telefon. Nie da rady pracować tak długo. Mam nadzieję, że już wszystko wraca do normy i że będzie można już właśnie normalnie się spotykać, normalnie pracować. Pani Wioleta, ja pani bardzo dziękuję za tę książkę. Z rozmowy na pewno dużo wniosków i pamiętajmy, znajdźmy sobie adwokata, wpiszmy jego numer do telefonu komórkowego zawczasu. Albo bliscy, niech to zrobią. Tak. Tak, tak. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję, naprawdę trzeba walczyć. Walczyć o siebie też z tym systemem. No właśnie. To prawda. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję. Do zobaczenia. Bardzo polecamy książkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Do widzenia.